Hej, witam Was w drugiej części materiału o mierzyłkowej konta, w której mamy do rozwiązania dwa zadania. Jedno podobne do tego, co robiliśmy w pierwszej części, drugie natomiast zupełnie inne. Będziemy musieli sobie już poradzić jakoś z miarą, tak samo jak radziliśmy sobie wcześniej ze stopniami. W zadaniu trzecim mamy podać miarę kąta w stopniach, czyli zadanie bardzo podobne do zadania poprzedniego, gdzie mieliśmy podać miarę kąta, miarełkową kąta, kiedy była podana jego miara kąta, miara tego kąta w stopniach. Teraz to jest zadanie odwrotne, czyli szukamy innej rzeczy, mamy zresztą też daną inną rzecz. Ale robimy to tak samo jak poprzednio, czyli pamiętamy o tym, że 180 stopni to pi. Teraz mamy dane, coś z pi, czyli to wiadomo musi być pod pi, czyli, w tej kolumnie z miarą kąta w radianach. Mamy podane, że to będzie u nas 13/14 pi, no i mamy znaleźć, ile to będzie stopni. No to liczymy. Na początku wymnażamy wszystko na krzyż, czyli mamy pi razy x równa się 180 stopni razy 13/14 pi. Pi jest po dwóch stronach, możemy to uprościć. No i staramy się powalczyć trochę z tym 180 stopni razy 13/14. Czyli to nasze x to przede wszystkim, to najpierw zauważmy, że 180 i 14 to są dwie liczby parzyste, czyli możemy je uprościć przez 2. W mianowniku zostaje 7. W liczniku 90, czyli mamy 90 stopni razy 13 przez 7. No to wystarczy, że wymnożymy, ile to jest 90 razy 13, czyli mamy 90 i 13, to jest 3 razy 9, 27, razy 1 umiemy mnożyć bez problemu, czyli zostaje nam, że to jest 2 i 9, 11. Czyli mamy 1177 stopnia. Oczywiście możemy tutaj sobie wyłączyć całości, czyli wszystko podzielić przez 7, zobaczyć, czy coś nam zostanie. Ja już obliczyłam to wcześniej i wyszło mi, że jest to 167 stopni i 1/7 stopnia. Tak, czyli tyle nam wychodzi w punkcie A. Też możemy zapisać 167, 1/7 stopni. No dobrze, to przejdźmy teraz do przykładu drugiego. W przykładzie drugim mamy ten kąt już nieco prostszy. Mamy podany kąt 3/4 pi. No i znowu zapisujemy. Wiemy, że 180 to pi. Chcemy znaleźć stopnie. 3/4 zapisujemy pod pi. Mamy taki dany kąt. Mamy kąt dany w radianach, że ma miarę 3/4 pi. No i tak samo jak poprzednio wymnażamy na krzyż i patrzymy, co otrzymujemy. Czyli x u nas równa się 180 razy 3/4 pi. No i tu pi też dzielimy przez pi, tak? Czyli te pi nam się skracają. 4 i 180 możemy ze sobą skrócić, bo widzimy, że 180 jest w liczniku, a 4 jest w mianowniku. Możemy skrócić przez 2, a nawet więcej możemy skrócić przez 4. Przez 4 to będzie 4 przez 4 to 1, 180 przez 4 to 45. Czyli u nas x to 45 stopni razy 3, a 45 stopni razy 3 to 135 stopni. To już zapiszmy tutaj, gotowy wynik, że 3/4 pi podane w stopniach to 135 stopni. No to świetnie, no to przechodzimy do jeszcze jednego przykładu. Już po tych trzech przykładach mam nadzieję, że dojdziemy do wprawy, jak zamienia się stopnie na, przepraszam, radiany na stopnie. Czyli mamy, wiemy, że 180 to pi. Chcemy znaleźć kąt w stopniach, mamy dane w radianach. No i wymnażamy znowu na krzyż. Czyli mamy x równa się 180 razy 8/9 pi przez pi. Pi tak samo jak wcześniej się skraca, a 180 i 9 też możemy skrócić.
9 na 9 to będzie 1, natomiast 180 na 9, możemy sobie wziąć 18 na 9, wiemy, że to jest 2, jeszcze to 0 zostaje, czyli 20. Czyli w sumie otrzymujemy 20 razy 8, a 20 razy 8 to jest 160, czyli 8 dziewiątych pi to jest 160 stopni. No dobra, udało się, to teraz przechodzimy do kolejnego zadania. Ale zanim, to spójrzmy na tabelę, którą powinniśmy kojarzyć już, chociażby z jakichś różnych zadań związanych z twierdzeniem Pitagorasa, tak, już takich późniejszych stwierdzeń Pitagorasa, kiedy znaliśmy funkcje trygonometryczne i kiedy mieliśmy podany tylko jeden bok i trzeba było dobrać inne te boki. Czyli wtedy się korzystało właśnie z funkcji trygonometrycznej. Najfajniej, kiedy był tam kąt podany konkretny, a później można było sobie ten trzeci bok, kiedy już znaliśmy dwa, ten trzeci bok można było sobie bez problemu wtedy wyliczyć już z tego znanego i chyba lubianego twierdzenia Pitagorasa. No ale kiedy mieliśmy też zadania z trójkątem prostokątnym, w którym był podany jakiś kąt i trzeba było obliczyć funkcje trygonometryczne tego kąta, no jeżeli ten kąt, czy albo inaczej nawet za pomocą funkcji trygonometrycznych obliczyć boki, tak? Jeżeli ten kąt miał miarę 30 stopni, 45 albo 60, to byliśmy raczej szczęśliwi, bo wtedy mieliśmy tę tabelę, w której były wypisane już te konkretne wartości. Mogliśmy zobaczyć, podać fajną liczbę, że to jest albo 1 druga, albo pierwiastek z 3 na 2. I nie musieliśmy wtedy szukać w tych ogromnych tablicach trygonometrycznych jakichś różnych ułamków dziesiętnych. No dobrze, no w każdym razie, skoro my powiedzieliśmy, skoro mieliśmy taką tabelę dla kątów w stopniach, no to oczywiście mamy też dokładnie taką samą tabelę dla kątów podanych w radianach, tak? Tylko że już nie będziemy nazywali tych 30 stopni 30 stopniami, a to będzie pi szóstych, bo 30 stopni przekłada się na pi szóstych radianów. Tak samo 45 zastąpimy już liczbą pi czwartych, natomiast 60 stopni liczbą pi trzecich. No i tu myślę, że to jest, nawet jeżeli nie chce się już wyliczać tego, że aha, że 180 stopni to pi, to 30 stopni do ile będzie tych radianów, to łatwo zapamiętać coś takiego. Mamy 45, czyli pojawia się ta czwórka, więc to będzie pi czwartych. 30 stopni, no to 30 stopni i 60 stopni, to ta trójka przychodzi do mianownika w 60, a ta szóstka do mianownika w 30. Tak samo zresztą, jak zobaczmy, że sinus 30 stopni to jest dokładnie kosinus 60 stopni, tak? Czyli to się przekłada też tak na zmianę. No dobrze, no to omówiliśmy sobie już tą tabelę. To teraz przejdźmy do tego zadania czwartego, w którym mamy obliczyć dwie funkcje trygonometryczne dwóch różnych kątów, których miarę mamy podaną w radianach. Jak my możemy sobie z tym poradzić? No widzimy, że to są duże kąty, dlatego zanim zaczniemy liczyć, to proponowałabym, żebyśmy przypomnieli sobie coś takiego jak kąt obrotu. Gdzie ten kąt obrotu mówił nam, że jeżeli my przejdziemy, że my od ramienia początkowego do ramienia końcowego możemy przejść o tyle stopni, ile daje nam ten kąt, ten normalny kąt, tak, od 0 do 360 stopni, czyli te kąty, na których my się znamy, tak, którymi my się posługujemy, ale że może to być też ten kąt plus 360 stopni, tak? Bądź plus 2 razy 360 stopni, bo my możemy obrócić się wiele razy wokół tego początku układów współrzędnych, czyli możemy obrócić tą półprostą wyznaczającą początkowe ramię i możemy ominąć kilka razy to końcowe ramię, aż w końcu w pewnym momencie wpadniemy w to końcowe ramię i tam zostaniemy. Tak, czyli inaczej, co ja chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że my dzięki temu mieliśmy wartości funkcji trygonometrycznych dla takich dużych kątów. I na przykład sinus kąta 360 stopni plus alfa był równy sinusowi
tej właśnie alfy. Tak samo sinus k razy 360 stopni, czyli jeżeli wiele razy się obróciliśmy wokół tego początku układów współrzędnych i w końcu trafiliśmy w to nasze końcowe ramię wyznaczające nasz kąt, no to funkcja trygonometryczna będzie taka jak tego kąta, który zawiera się od 0 do 360 stopni. I ta własność, przypominamy sobie, że ona działa i dla kosinusa, i dla tangensa, i dla kotangensa. Czyli obojętne ile razy obrócimy się wokół początku układów współrzędnych, to jeśli za którymś razem trafimy w ramię końcowe, to ten kąt, który jest od 0 do 360 stopni, to jego funkcje trygonometryczne będą takie same jak dla tych kątów po kilku obrotach i w końcu trafieniu w to ramię końcowe. No dobra, no to teraz już możemy zacząć liczyć tego pierwszego sinusa kąta 13 szóstych pi. No to jeszcze ważna informacja, my tu zapisaliśmy to wszystko dla 360 stopni, ale my wiemy, że to 360 stopni to w naszej mierze łukowej kąta to jest 2 pi. No bo no spójrzmy, no 180 stopni to pi, już to przyjęliśmy, udowodniliśmy sobie wcześniej, dlaczego to 90 stopni to jest pi drugich, no to wiadomo, że 180 stopni to musi być pi, no to 180 stopni razy 2, no to jest 360 stopni, no to pi razy 2 to musi być ta miara w radianach, one są takie wprost proporcjonalne. Czyli dobrze, no wiemy, że 360 stopni to 2 pi, czyli my chcielibyśmy to 2 pi stąd wyłączyć i zobaczyć, co nam zostanie, bo zostanie nam wtedy kąt, który będzie zawierał się w tej jakby notacji stopniowej od 0 do 360 stopni, a w tej, którą my się teraz posługujemy, to będzie od 0 do 2 pi. Czyli u nas ten przedział od 0 do 360 stopni zamieniamy teraz na przedział od 0 do 2 pi. No dobra, no to co z tym sinusem? No mamy 13 szóstych, no to napiszemy sobie, to będzie sinus 13 szóstych. Jak my to możemy zrobić? No 6 razy 2 już sobie weźmy, żeby zobaczyć ile to będzie. To będzie 12, tak? Czyli chcielibyśmy mieć 12 szóstych pi i plus tyle, ile nam została nam 1 szósta pi. No i zobaczmy, że faktycznie tutaj mamy, że to jest sinus 12 szóstych, to jest 2 pi. Czyli mamy 2 pi, czyli u nas to jest to 360 stopni plus 1 szósta pi, czyli inaczej pi szóstych, no to wiemy, że to będzie w takim razie sinus kąta pi szóstych. No to musimy teraz obliczyć, ile to jest sinus kąta pi szóstych, ale nie bez powodu podawałam tą tabelę. Wiemy, że pi szóstych to już jest nasze 30 stopni, a sinus pi szóstych jest równy 1 druga. Czyli mamy odpowiedź do pierwszego zadania. Sinus pi szóstych równa się 1 druga. Czyli sinus 13 szóstych pi to jest sinus pi szóstych i to jest 1 druga. No dobra, no to przejdźmy do tego tangensa i musimy to zrobić w taki sam sposób, czyli wyłączyć parzystą ilość pi. No to jest trochę trudniejsze zadanie, bo to jest trochę cięższa liczba. Ja to napiszę tutaj może. Tangens. No to zastanówmy się, ile razy 360 w ogóle mieści się w tych 225. Czyli musimy to przez siebie podzielić, ale zobaczmy, że jeżeli 36, ja chyba powiedziałam, że 360 w 225, nie, chodzi o to, ile 36, ile razy liczba 36 mieści się w 225. No to co, no to musimy to podzielić, tak? No ale tu widać, że tak prosto nie będzie, bo od razu byśmy musieli szukać, ile razy 36 mieści się w 225. Ale zauważmy, że jeżeli my weźmiemy sobie 6 razy 36, to co otrzymujemy? 6 razy 6 to jest 36, czyli szóstkę piszemy, trójka zostaje. 6 razy 3 to jest 18 plus 3 to 21. No i zobaczmy, że faktycznie 216, czyli 6 razy 36 mieści się w 225. No co więcej, jak do 216 dodamy sobie to 36,
to wtedy otrzymamy na pewno więcej niż 225. Jeszcze jedna ważna informacja, że jeśli my byśmy wyłączyli 7 pi, to by nam nie do końca zadziałało, bo my chcemy odłączyć 2 pi od kawałka, który będzie od 0 do 2 pi, a nie na przykład 3 pi, bo 3 pi to jest inna liczba, nie taka, która nas interesuje. Tak jak tu nas interesowało 360 stopni, a nie 180 stopni, nie 270 stopni, to tak samo tam interesuje nas konkretnie 2 pi. I to może być, żeby już jeszcze dokładniej to napisać, co tutaj mamy w tym języku radianów, to nas interesuje sinus k razy 2 pi plus alfa. I to wtedy będzie sinus alfa. W innym wypadku nie. Jeżeli to nie będzie k razy 2, tylko to będzie po prostu k pi, to wtedy to nie będzie działało w taki sposób. Musi być k razy 2 pi. Musi tutaj być parzysta ilość pi. No dobra, wracamy do tego zadania. Już stwierdziliśmy, że mamy 6 razy 36 i że to jest 216. No to napiszmy sobie, rozłączmy po prostu. Mamy 216 36 pi, dodać. No ile zostaje? 225, odjąć 216, to będzie całe 9. I 9 36 nadal i nadal też pi. Rozdzieliliśmy po prostu ten mianownik, ten ułamek na dwa inne ułamki, tak? Czyli mianownik musiał pozostać taki sam. No bo zobaczmy, że faktycznie jak to dodamy z powrotem, no to mamy licznik plus licznik, mianownik zostaje pi, czyli no pi u nas traktujemy jako określenie jakieś tego, co my tak naprawdę dodajemy. No dobrze, w każdym razie już stwierdziliśmy, że to zapiszmy, co to tak naprawdę jest. To jest 6 pi plus... To już może skrócimy przez 9, czyli 9 na 9, 1, 36 na 9 to 4 i pi równa się. No i to jest tangens 6 pi, to jest 3 razy 2 pi, czyli to, o czym przed chwilą mówiłam, k razy 2 pi, czyli to, co my chcemy, no i plus pi czwartych, czyli to tak naprawdę jest tangens pi czwartych, a tangens pi czwartych odczytujemy z tabeli. Tangens pi czwartych, czyli 45 stopni, to 1. Czyli udało się, rozwiązaliśmy też to zadanie. I tak jak mówiłam, trzeba uważać na takie kąty, żeby nie wyłączyć, żeby to zastosować, musimy wyłączyć parzystą liczbę pi, a nie nieparzystą. Czyli trzeba uważać na to 2 pi właśnie. No i dziękuję bardzo za uwagę.